Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trinity. Szokujące zdjęcia mikroskopowe skrzepów krwi pobranych od tych, którzy nagle umarli. Struktury krystaliczne, nanodruty, cząstki kredowe i struktury włókniste. Dzisiaj publikujemy serię zdjęć z mikroskopu laboratoryjnego dziwacznych skrzepów, które są obecnie rutynowo znajdowane u dorosłych, którzy nagle zmarli, w cudzysłowie, zwykle w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu. Te skrzepy są często określane jako skrzepy krwi, ale w niczym nie przypominają normalnych skrzepów i składają się znacznie więcej niż zwykłych komórek krwi. W przeciwieństwie do normalnych skrzepów, które są galaretowate, prawie galaretowate, te tak zwane skrzepy zawierają niezwykle duże, złożone, powtarzające się elementy strukturalne, wszystkie pokazane na zdjęciach, które są wyraźnie konstruowane we krwi ofiar, które zmarły z powodu tych skrzepów. Wszystkie te skrzepy zostały pobrane od pacjentów w ciągu kilku godzin od ich śmierci. Nie są to skutki pośmiertnego zastoju krwi. Są to struktury znajdujące się w naczyniach krwionośnych i tętnicach. Nie są zaskrzepłą krwią. Pragniemy publicznie podziękować dr Jane Ruby za połączenie nas z balsamistą Richardem Hirschmanem, który dostarczył te skrzepy. Kanał Telegramu, i tutaj jest numer, bez wytrwałości dr Ruby nie zobaczylibyśmy tego raportu. Dr Ruby często pojawia się w programie Stu Peter Show i będzie moim gościem w poniedziałek w programie infowars.com. Oto fiolka tych surowych skrzepów wypłukanych z krwi i zakonserwowanych przed barwieniem. Struktury te wykazują następujące szokujące właściwości. Są wytrzymałe, włókniste i sprężyste, wykazując właściwości materiału podobne do małych gumek. Składają się z wielu pasm małych, włóknistych pasm. Te włókniste pasma pokazują powtarzające się wzorce inżynierii przypominającej łuski, jakby ciało zostało zaprogramowane do budowy innej formy życia wewnątrz naczyń krwionośnych. Na tych skrzepach znajdują się dziwne, podobne do kryształów struktury, wykazujące przezroczystość i odporność na normalne techniki barwienia metodą Grama. Poniżej znajdziesz jeden przykład struktury, która wydaje się przypominać podobny do krzemu, układ biologiczny lub strukturę podobną do mikrochipa. Jeszcze nie wiemy, co to jest. Jeden z poniższych zestawów zdjęć pokazuje coś, co wydaje się być przewodem bioobwodowym, który wyraźnie pokazuje powtarzające się wzory i struktury interfejsu w nanoskali, które są montowane w określonej geometrii w nieznanym celu. Kontekst zdjęć, które zamierzasz zobaczyć. Otrzymałem te próbki skrzepów krwi od renomowanego balsamisty Richarda Hirschmana, który zajmuje się balsamowaniem i który potwierdził, że nie są to naczynia krwionośne ani żadne inne tkanki. Są to struktury, które zostały ewakuowane z wnętrza naczyń krwionośnych podczas zabiegów balsamowania. Wybarwiłem te próbki przy użyciu standardowych technik barwienia Grama stosowanych w mikrobiologii w celu wzmocnienia kontrastu strukturalnego podczas mikroskopii. Jedna z poniższych próbek, próbka bardziej żółtawa, była zabarwiona tylko jodem, a nie plamami fioletowymi. Próbki następnie przemyto alkoholem etylowym i przygotowano na szkiełkach przy użyciu standardowego preparatu próbek tkanek do mikroskopii. Powiększenie mikroskopu waha się od 20 do 1500 razy, w zależności od zdjęcia pokazanego poniżej. Przy każdym zestawie zdjęć wskazane są powiększenia. Zachowuję te próbki i w razie potrzeby mogę je odtworzyć. Każdy kompetentny operator mikroskopii laboratoryjnej mógłby odtworzyć te zdjęcia przy użyciu tych samych próbek. Przedstawione poniżej moje opisy są jedynie moimi własnymi obserwacjami i nie mają na celu wykazania pewności co do identyfikowanych substancji. Na przykład, kiedy mówię o bioobwodach lub nanoprzewodach, nie mogę potwierdzić, że są to struktury fizycznie zaprojektowane na potrzeby bioobwodów. Po prostu przypominają struktury, które zdają się wskazywać na taki cel, ale potrzebne byłoby dalsze badanie, aby potwierdzić te obserwacje. Zestaw zdjęć mikroskopowych numer 1. Dziwne nanostruktury przypominające kryształy. Ten pierwszy zestaw pokazuje dziwne, podobne do kryształów struktury, które są odporne na techniki barwienia i wydają się wykazywać jakieś przezroczyste, krystaliczne struktury w nanoskali, które normalnie nigdy nie pojawiają się we krwi lub skrzepach krwi. Wszystko, na co patrzysz na tych zdjęciach, jest częścią skrzepu krwi pobranego ze zmarłego człowieka. Pokazane tutaj powiększenia to 20 razy, 50 razy, 200 razy i 500 razy. Zestaw zdjęć mikroskopowych numer 2. Struktury pasma i cząstki. Ten drugi zestaw pokazuje bardzo zbliżone szczegóły pasm, struktur i cząsteczek znajdujących się w tych skrzepach krwi. Pokazane powiększenia to 20 razy, 50 razy, 100, 200, 500, 1000 razy. Ekstremalne powiększenia powodują utratę głębi ostrości, dlatego bardzo powiększone zdjęcia wydają się tak rozmazane w niektórych obszarach. Zestaw zdjęć do mikroskopii numer 3. Struktury w kształcie kryształów. Struktury podobne do kryształów są przymocowane do przypominającej korę struktury skrzepu krwi. Pamiętaj, że ten skrzep jest zabarwiony fioletową plamą, która odpowiada za jego ciemnofioletowy kolor. Powiększenia to 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 razy. Zestaw zdjęć mikroskopowych numer 4. Materiał włóknisty to nie tylko zakrzepłe komórki krwi.
Następująca próbka została wybarwiona jodem, a następnie przemyta alkoholem etylowym. Jeśli nie wiedziałeś, skąd się to wzięło, możesz pomyśleć, że to próbka suszonej wołowiny lub nugget z kurczaka. W rzeczywistości wszystko to jest skrzepem znalezionym w naczyniach krwionośnych lub tętnicach. Jak widać, nie są to w żaden sposób normalne skrzepy krwi. Mają strukturę i są włókniste. Wyraźnie są one budowane przez organizm, używając instrukcji syntezy białek, aby wytworzyć tę dużą masę, która prawie przypomina tkankę mięśniową, jednak jest budowany wewnątrz naczyń krwionośnych. Powiększenia to 20, 50, 100 i 200 razy. Zestaw zdjęć do mikroskopii numer 5. Krzemowa chipowa struktura. Ta seria pokazuje coś, co wydaje się przypominać struktury mikrochipów na bazie krzemu, chociaż nie mogę twierdzić z całą pewnością, że jest to jakikolwiek obwód. Po prostu przypomina to, jak wygląda mikroukład przy podobnych powiększeniach. Zastosowane tu powiększenia to 20, 50, 100, 200 i 500 razy. Zestaw zdjęć do mikroskopii numer 6. Kredowe białe drobinki. Balsamista powiedział mi, że we krwi opróżnionej z ciał tych osób podczas balsamowania często pojawiają się kredowe białe drobinki, które w niektórych przypadkach są widoczne nawet gołym okiem. Wydaje się, że moje zdjęcia mikroskopowe uchwyciły niektóre z tych kredowych białych cząstek, które są odporne na barwienie i wydają się być rozproszone w niektórych obszarach tych skrzepów. Zastosowane tu powiększenia to 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 1500 razy. Zestaw zdjęć mikroskopowych numer 7. Struktury nanodrutowe i powtarzające się skale strukturalne. Poniżej znajduje się oszałamiające spojrzenie na to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być drutem w mikroskali. Powiększając go, widzimy serię powtarzających się struktur wzdłuż góry, które wydają się być złączami przewodowymi w nanoskali. Cały drut składa się z powtarzających się segmentów, a jego zewnętrzna warstwa pokryta jest powtarzającymi się łuskowatymi wzorami, które w rzeczywistości przypominają skórę gada bardziej niż cokolwiek ludzkiego. Dla przypomnienia, nie wiemy, czym są te struktury, jednak jasne jest, że to nigdzie nie należy do układu krążenia. Wreszcie, to włókno to nie jest tylko ludzki włos. Jest mocno przytwierdzone do skrzepu krwi i gdy próbowałem go usunąć, nie odrywał się łatwo. To nie jest kwestia zanieczyszczenia, jest to struktura emanująca z samego skrzepu. Wszystko, co tu widzisz, pochodzi z naczyń krwionośnych człowieka. Zastosowane tu powiększenia to 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 1500 razy. Co to wszystko jest? Nie wiemy jeszcze, czym są te wszystkie struktury. Wiemy jednak, czym one nie są. Nie są to po prostu zakrzepłe komórki krwi. Gdyby tak było, to przy powiększeniu 1500 razy pokazanym na ostatnim zdjęciu moglibyśmy zobaczyć pojedyncze komórki krwi. To nie są komórki krwi, to struktury białkowe. Struktury białkowe krążące we krwi w ten sposób, budujące się z czasem, są wyraźnie budowane przez komórki organizmu. Rybosomy w komórkach instruują organizm, jakie białka ma zbudować. Te rybosomy są porywane przez wstrzyknięcia terapii genowej mRNA, która nadpisuje nowe instrukcje komórkom, powodując, że wytwarzają one coś innego niż ludzkie. Uważam, że struktury, które widzisz powyżej, są wynikiem instrukcji syntezy białek mRNA, które zostały wstrzyknięte ludziom pod fałszywym parasolem szczepionek. Z zadowoleniem przyjmuję informacje od innych ekspertów, którzy mogą mieć inne teorie lub wyjaśnienia, skąd to się bierze. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić funkcję i skład tych struktur, ale z powodu skrajnej cenzury i autorytaryzmu naukowego, które obecnie istnieje na świecie, żadne laboratorium ani uniwersytet nie odważą się zbadać tych skrzepów i uczciwie przedstawić wyniki. Mogłoby to spowodować utratę wszystkich funduszy NIH i dotacji federalnych, ponieważ ci sami ludzie, którzy konstruują szczepionki i broń biologiczną, kontrolują również większość funduszy naukowych w Ameryce. Tak więc tylko niezależni naukowcy, laboratoria i dziennikarze odważą się powiedzieć prawdę o tych skrzepach. Podsumowując, nie są to skrzepy krwi, są strukturami krwi. Są to skrzepy strukturalne lub skrzepy włókniste, które są niezwykle duże i z czasem tworzą się wewnątrz organizmu. Moją poważną obawą jest to, że każda osoba, której wstrzyknięto instrukcje dotyczące mRNA, może w tej chwili konstruować te włókniste struktury w swoich ciałach i że to tylko kwestia czasu, zanim zablokują główne tętnice lub wywołają zawały serca, udary lub inne ostre przyczyny zespołu nagłej śmierci dorosłych – SADS. Uważam, że te struktury mogą bardzo dobrze wyjaśniać, dlaczego tak wielu pozornie zdrowych ludzi, dorosłych, nagle umiera.